Dzień dobry Państwu. Kolejna analiza, której już dawno nie było, ale tak jak Wam obiecywałem, mamy przed sobą mój finał Polskiej Ligi Esportowej przeciwko The Only One Ziko i przeanalizujemy sobie drugie spotkanie. Uważam, że będzie ono ciekawsze pod kątem analizy, chociaż pierwsze też nie było złe, ale myślę, że gdzieś tam dwa spotkania pod rząd to już jest trochę za dużo, więc z tych dwóch wybrałem drugie. Pierwsze przegrałem 3-1. Też tam parę takich się wydarzyło rzeczy, które można by spokojnie poddać jakiejś tam analizie tego, co się działo na boisku, ale uważam, że więcej jakiegoś czytania gry, więcej samej gry takiej w środku boiska było w tym drugim spotkaniu i dlatego się nim zajmiemy. Dobrze, tutaj macie ustawienie Ziko, który grał Francją, która była na formie B, a tutaj moje ustawienie Juventusu. Dlaczego wyszedłem piątką obrońców? Bo stwierdziłem, że nie mogę sobie dać strzelić bramki jako pierwszy, bo w poprzednim meczu, kto był na Assisty Live, zresztą możecie sobie wejść na kanał PLE i zobaczyć zresztą całe te finały, jeżeli macie ochotę, ale ten wie, że jak wyszedłem czwórką obrońców, miałem dwie sytuacje bardzo dobre, nie udało się strzelić i później rzut rożny pod koniec pierwszej połowy, z której odbitka ich padło 1-0 i nagle mi się cały mecz posypał. Więc stwierdziłem, że tutaj po prostu zrobię wszystko, żeby nie dać sobie strzelić tej pierwszej bramki. No i zobaczmy, jak to się potoczyło. Juventus był na formie C. No i tak, rozpoczynamy od razu od pauzy, także tutaj jakieś jeszcze ostatnie sprawdzenie, czy wszystko jest na swoim miejscu. No i rozpoczynamy. Oczywiście reprezentacja Francji to The Only One Ziko, stroje białe. Jak widzicie, od razu mam na początku Jancio, oczywiście swoim ukłanem na początku od razu defensywne ustawienie. Ulubionym zespołem, jeżeli chodzi o grę Pro Evolution Soccer. Tak, to, że to jest mój ulubiony zespół, no mogę się z tym zgodzić, gra mi się bardzo dobrze Juventusem. W porównaniu do tego, co widzieliśmy w pierwszym meczu, no jestem naprawdę ciekaw. Na razie pierwsza akcja tutaj, gdzieś The Only One Ziko próbował swoich sił przy dośrodkowaniu z lewej części boiska, no ale nic z tego. Wojtek Szczęsny bardzo dobrze to wszystko przejął i już rozpoczął długim wybiciem. O, no zobaczmy, Morata, no i będzie Ronaldo sam na sam, zobaczmy, czy otworzy Jancio. No i zobaczmy. Zobaczmy, bo to jest pierwsza sytuacja, która tutaj się dzieje. A, bo to jest Twitch, to ja nie będę mógł tak łatwo. A nie, będę mógł. Zobaczmy sobie, jak przebiegała ta sytuacja. Zagrywam na Moratę wysoką piłkę, żeby powalczyć trochę w powietrzu. No wiecie, z Varanem można wygrać, nie trzeba. I zagrywam manualnie do Ronaldo. I co robię teraz? Zauważcie, gram do Dybali i w momencie, gdy gram do Moraty, Ronaldo zostaje manualnie wypuszczony, dlatego on wyprzedza tutaj obrońcę i ja już wiem, że ja chcę tam zagrać. Widzicie? Od razu widać ten niebieski znacznik. No i udało się to wykorzystać i mamy 1-0 i to jest to, co chciałem osiągnąć. Wyjść na prowadzenie i teraz wiecie, obrona, po prostu obrona. I znowu kick-off glitch, zapobiegłem mu tym samym, czyli po prostu kreski w dół wszystkie. Wziął do serca słowa Bartasa o analizie, być może taka analiza szybka była. Tego troszkę dłużej. Teraz jest analiza, panie. Naszych zawodników. Teraz przy piłce jest Ziko. Fekir. Po lewej stronie pokazuje się Koman. Czyżby szybkie wyrównanie? Prosto Szczęsnego. I to jest ciekawa sytuacja do przeanalizowania. Zauważcie, że tutaj obaj zrobiliśmy błędy. I ja z tego błędu wyszedłem zwycięsko, bo po prostu obroniłem też Szczęsny, przewidziałem, gdzie on uderzy. Ale zobaczcie. Naszych zawodników. Teraz... Zobaczcie, co tu się dzieje. Ja widziałem tego Komana, ale jednocześnie Dybalą starałem się odciąć piłkę od Mbappé. I teraz wiecie, na co ja liczyłem? Totalnie dziwnie dla mnie zachował się ten obrońca, który stoi teraz na Dybalą. Wybaczcie ten znacznik PLE, ale widzicie, na Twitchu tak to działa, a ja nie mogę pobrać całego pliku, bo nie jestem właścicielem kanału. Zauważcie, że ten obrońca nad Dybalą, on poszedł jakimś dziwnym półkolem do Fekira i dlatego ja nie pokryłem i tak samo Rabiot nie poszedł za tym Komanem. Nie wiem czemu. Nie spodziewałem się tego. Bo już pokażę wam jeszcze raz, o co chodzi. Zobaczcie, po jakim półkolu idzie Demiral, patrzcie. O właśnie, widzieliście to zejście na dół? Gdyby on zamiast schodzić ten mały kroczek na dół, szedł po linii prostej, to on jednocześnie idąc i presując odcinałby podanie do Komana i dlatego ja Dybalą nie odcinałem tego podania. A nagle Demiral mi poszedł w dół i ja zostałem po prostu w plecach, bo gdybym zmienił się na Rabiota, wiadomo było, że nie zdążę. Mogłem jedynie Dybalą próbować pójść do góry, a Dybala mi zaczął robić jakieś dziwne obroty, co sami widzicie. No i nagle zostałem z niczym i jedyne, co mogłem zrobić, to potrolować bramkarzem, czyli no co, gram z Ziko, więc logiczne, że będzie się spodziewał, że zmieni się na bramkarza, więc logiczne, że jak pójdę i zmienię się na bramkarza, to pójdę tutaj na długi słupek, więc ja totalnie naprzeciwko temu, idę na krótki, wiedząc, że, znaczy spodziewając się, że być może on się spodziewa. I się udało. I w ten oto sposób się udało. I musiałem iść totalnie na krótki słupek, bo gdybym poszedł tylko trochę, to było za blisko i tak by Szczęsny puścił. Musiałem iść totalnie na krótki słupek. No bo Ziko mógł wcisnąć super cancel, po prostu wejść sobie do bramki z piłką, ale nie spodziewał się tego. Chyba nie zwrócił uwagi, że bramkarz się przesunął w kierunku krótszego słupka i gdzieś tam automatycznie kopnął, ale to czasami właśnie tak się zdarza, dlatego zawsze gdzieś tam kątem oka trzeba spojrzeć na to, jak ustawiony jest bramkarz, bo właśnie to manualne przesunięcie potrafi spowodować, że... O, i to jest też taka rzecz, to są małe rzeczy, ale myślę, że część z was tego na przykład teraz nie zauważyła, co ja teraz zagrałem. Zauważcie, że teraz jak przejmuję piłkę, o, w tym momencie, zauważcie, że tutaj, no gdzie tu zagrać? No Ziko już mnie naciska Griezmannem, tutaj już Pogbą odcina mi Dybalę, w tym miejscu dokładnie, tutaj pełno jego zawodników, co tu zrobić? I ja gram do Rabiota i teraz, gdybym zagrał zwykłym kółkiem, prawdopodobnie byłoby to samo, ale jaka jest różnica między tym, co ja gram? Ja gram R2 plus kółko, czyli gram wysokie podanie. Dlaczego gram wysokie podanie? Bo tu jest Koman i nawet jak on tym Komanem zdąży tam dobiec, to Rabiot jest dwie głowy wyższy i ja tą główkę wygram. I zobaczcie, jak ta piłka leci. A nie mam przynajmniej zagrożenia, że Arthur wymyśli jakieś dziwne podanie, jak to oni mają czasami w zwyczaju, i to poleci jakimś dziwnym półkolem i wiecie, i stracę tu piłkę w środku pola. Potrafi spowodować, że cała bramka będzie odsunięta i tak było tym razem. No, tutaj Jancio sporo zaryzykował, poszedł śmiało w kierunku krótszego słupka, ale tym razem się to opłaciło, także w dalszym ciągu to Jancio wygrywa 1-0. Aleksandro. Dla tych, co nie wiedzą, przypominam, że The Only One Ziko to jest jedyny polski gracz, który gra profesjonalnie dla klubu sportowego, którym jest Manchester United, akurat w jego przypadku. Znaczy jedyny, no teraz już nie jedyny, ale to jakby jego brat gdzieś tam jeszcze w ten świat wkracza, z tego co wiem. Gra swoje, konsekwencja naprawdę godna podziwu, jeżeli chodzi o The Only One Ziko. On wie, jakie ma założenia na ten mecz, no i stara się... Tutaj próbowałem zrobić to samo, co przy akcji bramkowej, tylko że na odwrót, na Ronaldo grając, no nie udało się. Tutaj widziałem tą piłkę, to było dosyć przewidywalne i dlatego Rabiotem się tam ustawiłem już wcześniej. Ale Jancio też gra swoje, zdobył już jedną bramkę. No i tutaj naprawdę na razie... Tutaj w takich meczach, o widzicie, a propos, to jest na przykład błąd, który po prostu jest fatalny i wystrzegać się takich rzeczy jak najwięcej. Spokojnie rozgrywać piłką, to jest to, co chciałem powiedzieć i oczywiście akurat teraz straciłem, bo już nie pamiętam, jak to spotkanie dokładnie wyglądało. O, i po co ja tam zagrywam do tego Ronaldo? No przecież na cholerę mi to. Mogę spokojnie sobie zagrać z powrotem do Bentancura, albo przytrzymać chwilę piłkę do Bentancura i do Dybali, albo przytrzymać piłkę i poczekać, aż on mi pobiegnie do tego Ronaldo i wtedy zagrać mu trójkąt, a zagrywam taką głupią piłkę przewidywalną totalnie. No to była bzdura. To była bzdura po prostu. Tu się spodziewałem, widzieliście Dybalą tego podania. Próbuję szybko wyrównać, zobaczmy. I powiem wam, że przy tej bramce byłem trochę niepocieszony. Już wam mówię czemu. Zauważcie, że tutaj się piłka odbiła pod nogi. Oczywiście poszło to wszystko z mojej głupiej straty, więc to jest absolutnie moja wina, że straciłem w ogóle tutaj piłkę. Ale tak, tu spodziewałem się podanie do Komana, tylko akurat poszło inną linią. Widzieliście, że Rabiotem się tam ustawiałem. Teraz zauważcie, że wcisnąłem kwadrat po to i to jest ten moment, o którym wam mówiłem wcześniej. Widzicie, jak teraz nie idzie... Gdyby Demiral zrobił to, co zrobił przy pierwszej sytuacji, to zrobiłby tak. Zamiast biec prosto na niego, zrobiłby cyk i cyk po skosie, bo tak zrobił w pierwszej sytuacji. I byłoby to samo, piłka by przeszła do Mbappé. A teraz różnica jest taka, i to chciałem osiągnąć za pierwszym razem, że Demiral po prostu biegnie na wprost i przez to ta piłka nie ma szans przejść. To jest coś, czego aż tak... Ale odbija się znowu pod nogi. I teraz kolejna sytuacja. Widzicie, jak zmieniam się na Dybalę? Ja wiem, że on tu zagra i patrzcie, jak mało brakuje, żebym tą piłkę przeciął. Widzieliście? Teraz kolejna sytuacja. Patrzcie, w którym momencie ja już się zmieniam na Bonucciego i biegnę za Griezmannem. Zauważcie to. I mimo wszystko ta piłka przechodzi tutaj. Mimo wszystko. Wystarczyło, żeby nogę wystawił. Ja nie robiłem ślizgu, bo myślałem, że to jest już moja piłka. A okazuje się, że ona przeszła, no i to już była bramka. Gdybym wiedział też, że piłka przejdzie, wyszedłbym trójkątem bramkarzem. Ale się nie spodziewałem tego. Myślałem, że Bonucci po prostu wyciągnie nogę. To był mój błąd. Mogłem wjechać ślizgiem. Mogłem po prostu wjechać ślizgiem, asekurując to. Spryt ponad siłę. Spryt oraz precyzja. No kapitalnie się zachował Antoine Griezmann. No i wiadomo, no 1 na 1 to bramka, nie? Z której bramkarz Juventusu był bezradny. Odcinka a la Ziko właściwie, bo nam Ziko już to pokazywał nieraz. Ronaldo. Tutaj bardzo dobra obrona ze strony Ziko. Widzieliście, że to była sytuacja, ale właśnie, zobaczcie, jak z tego wyszedłem. Szkoda, że nie podał do lewej tam do Moraty. Szkoda, że nie podał. No właśnie, przeanalizujmy sobie, czy taka szkoda. Zobaczmy jeszcze raz tą sytuację. Bardzo fajnie się tu Ziko ustawił, bo widzicie, że odcina mi podanie do Moraty, żebym nie mógł tego rozklepać. Puszcza w teorii trochę mi Ronaldo, ale z drugiej strony wiadomo, że Ronaldo nie jest jakiś super szybki zawodnik. Jest szybkim, ale nie tak szybkim jak na przykład, nie wiem, jakbym miał Mbappé, to oczywiście bym leciał rura do przodu, ale to jest Ronaldo. Więc ja musiałem tutaj na spokojnie to rozegrać. I wiedziałem, że Ronaldo, jeżeli dobrze się poustawiam, że on mnie będzie tu presował, to że jestem w stanie tych dwóch gości wziąć na plecy, co zaraz zobaczycie. Wystarczyło się tylko dobrze poustawiać. I teraz tak. Widziałem to, że Dybala mi tu wbiega. Widziałem, że on się zmienił na Varana tutaj na dole. Więc nie zagrywam do Dybali logiczne, no bo on tam będzie stał. Więc najpierw ściągnę go, bo on wiadomo, że nie puści Ronaldo, no bo nie da mu oddać strzału z bliska. Więc musi zaasekurować. Więc ja w tym momencie zagrywam do Dybali. I wiecie, na co ja liczyłem? Że Morata, po pierwsze, on stał na spalonym. Więc czy mogłem zagrać mu na lewą? No nie mogłem, bo widziałem, że on stoi na spalonym. Ja liczyłem, że Moratka mi się cofnie tutaj. Gdyby on mi się cofnął tutaj, to ja wtedy mogę mu zagrać, bo po pierwsze mam linię podania. Nawet jakbym chciał tu zagrać, to ten obrońca prawdopodobnie to przejmie. A po drugie nie byłoby spalonego. A tak to nie mogłem ani jemu, ani Ronaldo. Musiałem to kończyć. I założyłem, że zdążę i nie zdążyłem. Że zdążę po prostu przyjąć i uderzyć. Co było błędem, bo teraz jak sobie o tym myślę, Dybala z tego co wiem ma first time shot. I mogłem po prostu strzelać z pierwszej piłki. To był mój błąd. Arthur teraz, nie, Francuzi jednak szybszy był tam zawodnik trójkolorowych. Griezmann wypuszczony sam na sam, de Ligt gdzieś tam z tyłu, Antoine sam na sam. No i zaraz potem oczywiście standardowo PES 2021, czyli nie wykorzystujesz swojej sytuacji, dostajesz bramę w plecy. Z tym, że zauważcie, że ja tu zrobiłem błąd, bo wcisnąłem kwadrat i dlatego Griezmann został, ale zaraz potem zmieniłem się na tego Bonucciego i już wiedziałem, że ta piłka tam pójdzie. No ale to był mój błąd, bo no kto jest szybszy, Griezmann czy Bonucci? No jakoś po prostu brak pomyślniku z mojej strony. Jak już wyszedłem tym Bonuccim, trzeba było wjechać ślizgiem w Pogbę i liczyć na to, że gdzieś tą piłkę tam przetnę. A tak to na własne życzenie, po prostu na własne życzenie. Antoine sam na sam, Szczęsny, jest gol! Ziko 2-1, ależ ma momentum, ależ ma czas teraz. The Only One Ziko. Oj, no szybkie dwa ciosy po jego stronie, naprawdę tutaj się zaprezentował z bardzo dobrej strony, ale zwróćmy też uwagę, jak wysoko stała defensywa Jancia, praktycznie na połowie boiska, prawda? Dlatego to jest dosyć ryzykowne, szczególnie w tak wczesnym etapie gry, może chciał gdzieś stresować. No i już macie odpowiedź, dlaczego nie chciałem stracić bramki, nie chciałem przegrywać, widzicie jak gra Ziko, ale w tym nie ma nic złego, bo to jest... Chodzi o to, że leci czas wtedy szybko. On ma piłkę, ja nie mogę nic zrobić i dlatego nie chciałem dopuścić do tej sytuacji, żebym to ja był w plecy i żeby Ziko mógł sobie spokojnie tą piłkę rozgrywać, bo ja muszę wtedy wyjść i ja muszę przełamać swoją piątkę obrońców, swoją defensywę, muszę dać mu miejsce do rozgrywania, żeby go zachęcić do tego, żeby wyszedł trochę do przodu i on ma wtedy szansę mnie ukąsić i to jest taka gra ryzykowna dosyć, wiecie, no bo daję mu szansę, żeby wyszedł do przodu, ale to jest moja jedyna opcja na to, żeby tą piłkę wtedy przejąć, nie? I dlatego nie chciałem do tego dopuścić. To jakby nieco bardzo przyniosło pożądane skutki. No i jest bardzo szybki powrót do Only One Ziko do tego meczu. No i wydaje mi się, że teraz on będzie starał się po prostu przejąć kontrolę nad tym meczem i rozgrywać naprawdę w bardzo spokojny sposób. To są w ogóle bardzo częste rzeczy, które teraz zrobiłem, zauważcie. I ja i Ziko graliśmy. Starał się po prostu przejąć kontrolę nad tym meczem. Zobaczcie to. Widzicie? Pasek nabity. Niby gram do Dybali, on już się zmienia na Pogbę i wie, że tam pójdzie piłka, patrzcie. I ja wtedy wciskam super cancel i takie, no chyba ty i gram sobie do Artura, bo Pogba sobie poszedł gdzieś w maliny, nie? No ale zaraz potem tracę piłkę jak dzban, ostatni. Na szczęście zdążyłem się de Ligtem wrócić. Trwało to przyjęcie, ta próba przyjęcia. Dobrze obrona Juventusu, Dybala, Ronaldo. Złe to podanie. To jeszcze był mój faul. Nie wiem, w którym miejscu był mój faul, skoro ja miałem piłkę, ale okej. W ataku oczywiście też, no tutaj zarówno w defensywie, ofensywie, jak to mówił na wałkę. Tutaj ładnie mnie zaczął przyciskać. Jest tutaj Mbappé, na krótko, Koman, jeszcze tam de Ligt, co? To nie był de Ligt, tylko Demiral, ale to było tak ułomne. Co ja tu wymyśliłem? Czemu ja chciałem to podaniem? No dramat. Wydaje mi się, że nie grałem do tyłu, tylko grałem na dół i mi tak zalokowało, ale ja powinienem wcisnąć kwadrat, a kurde dzban się bawi. Tu miałem trochę szczęście. Na całe szczęście dla Jancia nie skończyło się jakąś kompletnie przypadkową bramką, także w dalszym ciągu jest 2-1, ale tak jak mówię, The Only One Ziko spokojnie teraz będzie to rozgrywał, będzie wyczekiwał swojego rywala, będzie czekał... No i właśnie to jest to, o czym mówiłem wam wcześniej. Nie? Gdzieś się pojawiła przestrzeń na jakieś podanie prostopadłe. No i właśnie. I zauważcie jak to wygląda. Teraz będzie to niby tylu zawodników jest do rozegrania, ale tutaj jest błąd ze strony Ziko, bo zrobił dokładnie to samo co ja. W sensie wiecie, ja zrobiłem najpierw Dybalą ruch w stronę, żeby niby dać mu sugestię, że tu odcinam i zaraz potem Demiralem poszedłem tak, żeby presując, jednocześnie odcinać piłkę. I teraz on niepotrzebnie zagrywał, w sensie mógł sobie po prostu zejść tu i odegrać tutaj, albo mógł sobie zejść tutaj na dół i zagrać tutaj, albo mógł sobie zejść na dół i zagrać trójkąta do Pogby, w sensie miliony opcji, no ale na tym polega pressing, że ma się te opcje, ale jednak ma się mało czasu na decyzję, nie? No i tak samo ja teraz zagrywam jak dzban, bo to jest coś, co Ziko robi bardzo często, to znaczy... Zauważcie to. Zagrywam długą piłkę teraz. No i to wydaje się... I zauważcie teraz, co się stanie tu. Widzicie? On już jest zmieniony dawno, on robi to co ja i ja po prostu czasami też się na to łapię. Jest zmieniony dawno i już zdąży mnie wyprzedzić w tym czasie, nie? Więc albo trzeba zagrać bardzo mocną piłkę, albo nie grać po prostu takich rzeczy. Konstruowana. Griezmann jeszcze gdzieś... Ja tutaj Aleksandro mi nie złapał piłki, nie wiem czemu. To właśnie Francja utrzymuje się na razie przy piłce. Podanie do... Hernandeza, Hernandez do Pogby. Powiem wam, że tutaj specjalnie puściłem tego Pogbę. Pogba na skrzydle, w sensie zauważcie, że ja odcinam tak, że daję mu to miejsce do podania, ale nie do podania po skosie, nie żeby ta piłka poszła tak, bo to by mi więcej krzywdy zrobiło, albo jakimś x-em, tylko żeby on mu zagrał tą piłkę tutaj. Niech ten Pogba sobie tam biega, Pogba ani nie jest szybki, ani nie jest jakiś mega zwinny. I ja wiedziałem, że jak go zamknę tutaj, to jest moja piłka już. Pogba tutaj osamotniony gdzieś przy narożniku boiska, no i musiał tą piłkę stracić. I teraz Juventus... No widzicie, teraz zagrałem mocną piłkę i mimo, że on tam już próbował, to nie zdążył. Zobaczmy. No i Dybala przyjął tą piłkę tak, że myślałem, że się za głowę złapie. Patrzcie. Patrzcie teraz na jego obronę. Patrzcie. O! To jest ten moment. Zobaczcie na radar. Pułapka offside'owa. Ja się tego spodziewałem. Nie widziałem tego gościa na dole. Nie widziałem, że jest aż tak cofnięty. Gdybym wiedział, leci piła do Ronaldo. Ale myślałem, że on jest na równi z tą obroną. Dlatego widziałem wybiegającego Dybalę i chciałem mu zagrać trójkąt. Wystarczyło zwykły trójkąt i żeby on to przyjął w sprincie. Wiecie, biegnąc. A co robi Dybala? Patrzcie, idealnie na linii spalonego teraz. Patrzcie, co robi Dybala. Zamiast przyjąć to... Znaczy, dlaczego on w ogóle to przyjął z obrotem? On był obrócony w stronę bramki, a on to przyjął tak, że jakby obrócił się w stronę piłki i z powrotem w stronę bramki i przez to tracił totalnie kontrolę nad piłką. No i cała akcja straciła na impecie, nie? Ale to jest coś, co należy często na to zwracać uwagę, to znaczy Ziko też często korzysta z pułapki offside'owej. Ja wiedząc to właśnie coś takiego zagrałem, tylko że no tym Dybalą trochę nie wyszło, nie? No ale pomysł był dobry. A widzicie, że się już tam triggerowałem, bo nawet pauzę zacząłem wciskać, bo już całe chodziłem po prostu, bo wiedziałem, że on to zrobi, a mimo wszystko nie wyszło, nie? No ale trudno się mówi. Dobra. Druga połowa. No cóż, chyba bez zmian, szybko zawodnicy już przeklikali te wszystkie ekrany, jakie towarzyszą nam podczas przerwy i już rozpoczynamy drugą część spotkania. Tutaj się spodziewałem. The Only One Ziko kontra Jancio. No tu gra od Janie Pawliła, no zobaczcie jak ja straciłem tą piłkę. Patrzcie. Spodziewałem się tego zagrania i zobaczcie jak się ustawiłem de Ligtem. Ja wiedziałem, że Mbappé jest szybki, no to nie będę biegł obok niego, tylko logiczne jest, że de Ligtem wbiegnę przed niego i będę przed nim biegł, zauważcie. I on wtedy nie ma szans w ogóle nic zrobić. A co robi Szczęsny? Wybiega i wybija piłkę, to już pomijam, bo wybił nawet całkiem nieźle. Co robi Bentancur? Wymyślił sobie, że przyjmie piętką i się po prostu zamota tutaj na samym środku i tracę piłkę w środku pola po czymś takim. No to serce się kraje po prostu w takim finale, no patrzcie. Patrzcie jaki Ronaldinho. I tutaj dokładnie ta sama sytuacja. Wiedziałem, znaczy spodziewałem się, że piłka pójdzie do Mbappé i to samo. Wiedziałem, że na sprint nie mam szans, musiałem Bonucci wbiec przed Mbappé i go przepchać. W poszukiwaniu Mbappé, ale Mbappé nie dał rady z defensorem Juventusu. No i teraz Jancio w kontrataku. Tak, to był błąd. To był mój błąd, już wam mówię w którym miejscu. Bo tu miałem przewagę i to była dobra sytuacja. Już wam mówię, co ja tu chciałem zrobić. Nie dał rady z defensorem. O, I tu zamiast przyjmować, ja chciałem przyjąć tą piłkę i się obrócić na plecach i podać do tego gościa. Zamiast przyjmować miałem zagrać manualnie do tego gościa, ale wiecie co ja chciałem zrobić? Ja przyjmując tą piłkę chciałem wziąć tego gościa na plecy, żeby miał jednego obrońcę mniej. Zauważcie, że gdyby mi się to udało, piłka leci tutaj, ten golej zostaje sam, tutaj idę dwa na, znaczy sam. Tutaj Varan musi między Arturem i między Moratą latać oraz między Arturem i między Ronaldo musi latać drugi obrońca. Mam totalną przewagę i wychodzę świetną akcją, no ale nie zastawił się. I to jest coś, co na przykład Ziko zrobił, a czego ja nie zrobiłem, to znaczy poszedł na raz tutaj, bo wiedział, że gdyby zaczął się cofać, mógłby mieć problemy, więc musiał to skasować w tym miejscu. Ja powinienem był to zrobić przy drugiej bramce, przy tym L1 trójkąt, po prostu wejść na wślizgu. No i to jest mój błąd. No tutaj po raz kolejny pressingiem się udało. Stresował. To nie do niego podanie było chyba. To miało być do Bentancura, nie do Dybali. Mbappé, piętko do Griezmana. Ponownie Mbappé, Fekir. Ta piłka do niego nie dotarła. Dobrze Demiral. Dybala ma tam za plecami Pogbę. Już podanie do Bentancura. Morata. Podanie do Ronaldo. Uderzenie i prosto. Lloris. I takie coś to też mi po prostu łamie serce, powiem wam szczerze. Zauważcie, to była dobra akcja. I tak Morata nie zagrał mi tu w pierwsze tempo, ale się udało. I gdy widzicie taką sytuację, Ronaldo na prawej nodze, na wprost bramki, na 15 metrze, to spodziewacie się, że to będzie huchnięcie, nie? Co prawda mogłem to odegrać Moracie, nie spodziewałem się tego, że on tak wybiegnie, muszę przyznać, więc to też zmaściłem. Ja teraz dopiero to widzę, jeśli mam być szczery, ale Ronaldo z czegoś takiego, w sensie to powinna być petarda. Ja wiem, że ja strzelałem po krótkim bramkarza, ale moim zdaniem to powinna być petarda, on powinien zabić tego bramkarza tam, no a patrzcie jaki strzał. Podanie do Ronaldo. Wewnętrzną częścią stopy, ja tego nie uderzałem technicznie, a ten strzela na wprost bramki wewnętrzną częścią stopy, no też bym się za głowę złapał, no i złapałem się jak to zobaczyłem. No szkoda po prostu takiej sytuacji, nie? Ale mogłem odegrać do Moraty, nie widziałem go. A była gdzieś ta bramka wisiała teraz w powietrzu, żeby Jancio właśnie wyrównał, ale nie. No przynajmniej niebezpieczna sytuacja to powinna być, wiecie o co chodzi. Nawet jakby Lloris to odbił, to Morata tam nabiegał, mógł to dobić, nie? A Ronaldo dał taki strzał, że to... Dajcie spokój. Ronaldo z Paulo Dybalą. Paulo Dybala czeka. A tutaj ładnie, tutaj bardzo ładnie Ziko się ustawił. Zobaczcie sobie na jego obrońców. Spodziewał się tego podania podkręconego z mojej strony i zrobił dokładnie to, co ja przy Mbappé, czyli najpierw Varana sobie ustawił tu z przodu, a drugim gościem jeszcze zaczął spychać mi Ronaldo i żeby on nie miał szans w ogóle tam przebiec. Pojawia się na pozycji Cristiano Ronaldo. Także tu bardzo dobrze. No i oczywiście rozgrywamy piłkę. Chociaż to podania na bok, nie za bardzo wiem jaka była intencja, no to akurat idealnie mu się udało, ale wiecie, no tam ma Komana, ja mam Demirala, Rabiota, no raczej słabe szanse. Koman, Demiral, dobry powrót. Teraz troszkę nieodpowiedzialne zachowanie, jednak utrzymała się... Nie, ja się z tym całkowicie nie zgodzę, że to było nieodpowiedzialne zachowanie. Wróćmy w ogóle do takiej sytuacji, bo ja wiem, że to inaczej wygląda, jak ktoś komentuje, jeszcze tym bardziej jak na przykład nie gra w PES-a, to nie wie o co chodzi, ale zobaczcie... Po tym zwodzie, zobaczcie jak ja pobiegłem Bonuccim. Ja wiedziałem, że on będzie chciał zagrać do Pogby, więc musiałem się tu ustawić i jednocześnie naciskać, bo gdyby przeszedł tutaj trójkąt, to jestem w tyłku, bo Bonucci mi tu zostaje. Ale ja jestem prawie pewny, że na początku on chciał zagrać Xa, zobaczył, że się ruszyłem i wtedy zdecydował się na trójkąt, co spowodowało, że zamiast, wiecie, jednej decyzji miał dwie, co spowodowało, że się wydłużył czas, co spowodowało, że Demira miał szansę wrócić i tą piłkę zabrać. To się wydaje bardzo proste, słuchajcie, ale na boisku widzicie, ile to jest i to się dzieje w tak krótkich odstępach czasu, dlatego to jest takie trudne, żeby przeciwko takim ludziom grać, bo musicie to przewidywać, że takie coś się może wydarzyć. I teraz zauważcie, co ja chciałem zrobić. No nie będę wybijał piłki bez sensu, jak dzban, więc stwierdziłem, że po prostu sobie tutaj ją gdzieś, że ją sobie gdzieś zatrzymam na super cancelu. Czy to było nieroztropne? Wiecie co, przede wszystkim ten Rabiot trochę mnie tu zaczął trollować, bo on najpierw stał tu, więc ja zacząłem biec w tą stronę, on pobiegł w tą samą stronę, ja już miałem takie, nie wierzę, zaraz coś się odbije i wiecie dlaczego ja anulowałem ten pasek? Wyobraźcie sobie, że ja teraz wybijam piłkę, jak myślicie, co by się stało? No co by się tu mogło wydarzyć w naszej wspaniałej grze? No na pewno nie odbiłoby mu się od pleców pięty, od czoła i nie poleciało od tego afro i nie poleciało gdzieś tutaj pod moją bramkę. No znamy tą grę, dlatego ja wcisnąłem super cancel, już wolałem, wiecie, zaryzykować niż dać tej grze powód do jakiejś dziwnej odbitki, no i się opłaciło, nie? Dobry powrót. teraz troszkę nieodpowiedzialne zachowanie, jednak utrzyma... No mówię, nieodpowiedzialne to by było zagrać tutaj teraz to dośrodkowanie, bo tam by się działy cuda, nie? Varan, Fekir. No po raz kolejny widziałem to zagranie, tylko... Ale wyszedł z piłką. No właśnie. Nie udało jej opanować, dobra. Wszedł Bernardeski, wszedł Chiesa. Czy była jakaś zmiana? Była z przodu, dwie zmiany. Wszedł Lemar. Bernardeski oraz Chiesa, także ten duet tutaj zasili szeregi ofensywne zespołu z Turynu. Kante. Antoine Griezmann. Tu ładnie. Ładnie chciał to zrobić, ale no tam było trochę za gęsto. No ja dosyć bałem o to, żeby w tej obronie nie było miejsca bardzo. Tu udało się wywalczyć piłkę. Spójrzmy, jak tam pięknie Ronaldo wychodzi, ma w środku Bernardeskiego, ale idzie sam, jest w polu karnym. Właśnie, tylko co teraz, nie? Za koszulkę przez Unkitiego. Teraz właśnie taka walka. No i to zmaściłem. Myślałem, że Ronaldo się zestawi. Zmaściłem. Myślałem, wiecie, analogicznie do poprzedniej sytuacji, że tutaj mi nie stawi tak łatwo nogi, że się ustawiłem. Mogłem zagrać tą piłkę tu, ale myślałem, że wejdę sobie tu i na przykład uderzę z F2, albo wejdę sobie tu i zagram do... No patrzcie w ogóle, co oni robią. No to za dzbany po prostu skończone. No stoją we dwójkę, się za ręce trzymają w jednym miejscu, zamiast się gdzieś tutaj rozbiec. No po prostu z tą grą czasami to idzie się za głowę złapać. No, ale mogłem to odegrać tutaj do tyłu, nie? Teraz właśnie taka walka, pojedynek tych dwóch. No i Umtiti doskonale to zrobił. Ziko przy piłce już jednak szybko Jancio. Ostatnie 20 minut za chwilkę dla Jancia. Ronaldo. Wracamy do faulu i będzie rzut wolny. No, na strzał chyba jest troszkę za daleko. No tutaj próbowałem uderzyć na kla. Ronaldo, także czy tu będzie próba zaskoczenia z dystansu? No jak to tak będzie gol, no to po prostu nie wiem. Spójrzmy i obok. Ale wszedł na kershot, tylko szkoda, że tak mocno skręcił, nie? Bo fajnie leciała ta piłka, tylko szkoda, że ona tak skręciła. Gdyby ona tylko ciutkę się zakręciła w lewo, to by weszła idealnie w okno, a poszedł jakiś kurde balon w ogóle gdzieś w trybuny. No ale precyzji zabrakło w tym uderzeniu, a więc z piątki rozpocznie Hugo Lloris. Już do Unkitiego na blisko, jest Hernandez. Dużo ma miejsca Hernandez, podanie do Pogby i się podłączył tam prawym skrzydłem, mknie tuż przy linii bocznej boiska, ale nie skorzystał z tego usług jeden. Tutaj spodziewałem się tego, to było dosyć czytelne. Też trochę sprowokowałem Ziko, żeby tak zagrał, bo tu aż się prosiło o to, żeby zrobić przepuszczenie piłki. Zauważcie, że ja specjalnie tu wciskam kwadrat, żeby ten obrońca za nim biegł i w ostatniej chwili się na niego zmieniam i biegnę w tą stronę już, bo ja wiem, że on przepuści tą piłkę. Spodziewałem się tego. Zdziwiłby mnie, gdyby on tą piłkę przyjął i poszedł w tą stronę. Ale dlaczego bym mnie zdziwił? Bo tu już nabiegał obrońca. Dlatego mówię. Trochę go sprowokowałem, no i ze środka pola się opłaciło. Demiral bardzo dobrze przeczytał zamiary Komana. No i to właśnie Juventus w tym momencie przejmuje tą piłkę. No i jest teraz próba wyjścia spod tego wysokiego pressingu, no i wydaje się, że jest udana, także tutaj dobrze sobie Jancio... Jak się nie mylę, zaraz będzie sytuacja, która mi... No tutaj... I to jest coś, czego się muszę nauczyć, czasami to robię, ale za mało jeszcze, czyli po prostu jak jest tylko niebezpieczeństwo jakiejś akcji i mam szansę przerwać ją ślizgiem od razu wjazd, po prostu od razu wjazd. Dalekie podanie, tam jest Ronaldo, jednak szybciej Unkiti, jak na razie najlepszy obrońca po stronie Francji. Teraz Lemar. Thomas Lemar ma sporo sił. O, i to jest to coś, co powinienem częściej robić. Tutaj było blisko, żebym tą piłkę w ogóle przejął. Tu też było wiadomo, że on przepuści tą piłkę, więc... I tak coraz bliższy zwycięstwa. No i zaraz będzie sytuacja, która mi złamała serce. Jak dobrze pamiętam, to była jakaś taka minuta. W ogóle zauważcie, że naprawdę to spotkanie to... Ostatnie 12 minut. Ja byłem z siebie zadowolony, powiem wam, z tego finału. Ja wiem, że przegrałem 2-0 w spotkaniach, ale z obu spotkań byłem zadowolony, najbardziej właśnie z tego drugiego. I no szkoda, że chociaż jednego spotkania nie wyciągnąłem z tego. No ale trudno się mówi. No to jeszcze nie jest ten moment najwyraźniej. No i proszę bardzo, a propos, mówiłem wam. No w normalnym życiu już Ziko gra w 9, nie? No ale gramy w PES-a, więc... Tutaj mocniej faulować. Natomiast to też zapobieg... No ja oczywiście daję już full offensive, no bo... Aha, i właśnie a propos, słuchajcie, jak chcecie wyrównać spotkanie i nie gracie w McClubie, macie możliwość zmienienia taktyki, nie róbcie tego jakiegoś super ofensywnego, to wam absolutnie nic nie da. Da wam tyle, że wasz środkowy obrońca pobiegnie do ataku, no i co wam to da? Co będziecie Bonuccim, czy de Ligtem, czy jakimś innym Van Dijkiem grali z przodu? To już lepiej sobie ustawić w gameplanie wszystkich tych bardziej do przodu, i zostawić tylko czwórkę w obronie z tyłu, niż rzucać tam środkowego obrońcę. No to nie mija się ze wszystkim, nie? Także mówię, to lepiej w ten sposób. Żółta kartka oczywiście dla Komana. Tutaj oczywiście ja wiem, że mam tylko 10 minut, ale najgorsze co można zrobić w takim momencie to pchać na siłę, tracić piłkę szybko, dlatego jak widzicie ja staram się ją rozegrać. Być może jakaś kontra. Mimo, że to może być tylko jedna akcja, to staram się ją rozegrać i zobaczycie, że się opłaci, bo to jest chyba ta akcja, za którą po prostu no, jestem niepocieszony. Zobaczcie teraz. Czasem to na razie Jancio jest na tarczy, zobaczmy. Już jest Chiesa w polu karnym rywala. Czy będzie gol? No kapitalnie tutaj bramkarz się zachował. Która tak naprawdę... Jakim cudem to nie była bramka? Przeanalizujmy sobie to, krok po kroku. Jakim cudem to nie było bramki? Ja po prostu po tym meczu nie wierzyłem, co ja zobaczyłem. Już wam mówię czemu. Chiesa, który wszedł dopiero z ławki, więc spodziewałem się, że jak go wypuszczę, to on czmychnie tego Varana, mimo że to jest Varan. Zagrałem piłkę do niego i teraz zobaczcie, ja byłem pewny, że on nie da mi podać tej piłki tu do Ronaldo. Byłem tego absolutnie pewny, więc wiedziałem, że on nie będzie się zmieniał na bramkarza, bo będzie chciał asekurować Ronaldo, więc już z założenia wiedziałem, że pójdę Chiesą do końca sam. No i patrzcie co ja robię, zastawiam się, jestem sam na sam totalnie, mam pełną kontrolę i strzelam z takiego bliska po długim słupku. No przecież w 9 na 10 sytuacji to jest bramka. Jakim cudem Lloris to obronił? Jeszcze Lloris, żeby to był jakiś bramkarz z kosmosu, ale Lloris, który w tej grze nie jest jakimś fascynującym bramkarzem, robi coś takiego. No ja myślałem chyba po prostu, że oszaleję, jak ja to zobaczyłem. I zauważcie, że stoi tu moich dwóch typów, a on wybija piłkę idealnie do obrońcy. No przecież to się idzie za głowę złapać. No jak ja to zobaczyłem, to mówię, nie, no dobra, stop that. No tutaj uważam, że, tu uważam, że po prostu to był, że to było chamstwo, po prostu chamstwo. No, to powinna być brama. Gdybym miał powtórzyć tę sytuację, uderzyłbym dokładnie tak samo. Ustawił się na bok i uderzył po długim słupku. Dokładnie to samo bym zrobił. Może bym dodał więcej siły, bo nie wiem, no co miałbym więcej zrobić. No. Masakra, po prostu masakra, serce się kraje. I to spowodowało, że ja przegram to spotkanie. Sami zresztą zobaczycie. Znaczy nie, może inaczej. Nie to spowodowało, że przegram to spotkanie, bo spowodowało to, że straciłem dwie bramki, ale mógł być remis, tak? No ale nie ma. Ale może jeszcze zdąży Jancio. Quadrado. O, no to mi w ogóle nie wyszło podanie. Jeszcze jeden out. Ostatnie 3 minuty naszego turnieju. Dlatego mówię, ja jestem zadowolony ze swojego spotkania. Uważam, że to drugie spotkanie to powinna być dogrywka minimum. Z autu, ale bardzo wysoko. No ale nie było. Ta pierwsza linia. Ja tu wiedziałem, że Ziko już to będzie klepał do końca, że tu już nie mam szans. Wydaje się, że The Only One Ziko nie ma problemu, żeby spod tego wyjść. I teraz wydaje mi się, że on naprawdę będzie już chciał tą piłkę trzymać jak najdłużej. No Griezmann tutaj bardzo dobrze wyczekał. Znalazł przestrzeń do podania do Lemara. On podanie zwrotne właśnie do Griezmana. Griezmann kółeczko tu jeszcze zakręcił, zatańczył. No widzicie, widzicie jak to wygląda. No. Nie miałem już szans zabrać piłki. Odegranie do Griezmana, Griezmann do Lemara. No to już był koniec meczu, nie? No i to że ostrzelił na 3-1, no zauważcie, że już stanąłem, patrzcie na Rabiota. Ja już przestałem grać, ja jestem zmieniony ciągle na Rabiota, zauważcie. Więc ja to już w ogóle nie broniłem, już mi było obojętne, czy ta bramka wpadnie, czy nie. Więc no tak to się skończyło, ale byłem mega wnerwiony, powiem wam. I nie byłem wnerwiony przez to, że Ziko... Znaczy inaczej, byłem wkurzony, że... To, że Chiesa mi nie strzelił takiej sety spowodowało, że ja teraz latam jak cymbał za Ziko, który sobie biega Griezmannem tam i z powrotem i ja nic nie mogę zrobić. Nawet nie wiecie jakie to jest, znaczy nie wiecie, podejrzewam, że wiecie jakie to jest wnerwiające, jak przeciwnik biega z piłką i wy przegrywacie i wiecie, że go nie złapiecie. No nie macie szans, mimo że leci czas u góry, nie macie szans nic zrobić, cokolwiek byście nie włączyli. Ja miałem taką sytuację w przypadku Griezmana, ale to by, jakby to jest zrozumiałe ze względu na turniej, robiłbym to samo na jego miejscu, ale... To wszystko było dzięki temu, albo przez to, że Chiesa mi nie trafił takiej sety. I można powiedzieć, o przecież no Janek nauczy się wykorzystywać setki. Uważam, że zachowałem się naprawdę dobrze w tamtej sytuacji, że nie podawałem do tego Ronaldo, że spodziewałem się, że on się tak zachowa, że dobrze się zastawiłem, ustawiłem się idealnie tak, żeby Chiesa po prostu wziął i to uderzył po długim słupku, a Lloris jakimś cudem to obronił. Nie mam zielonego pojęcia jak to się stało. Mam oczywiście pretensje do siebie co do tych bramek, co do tego, że mogłem wcześniej też strzelić bramki i tam się zachowałem nie tak jak powinienem, ale to była mega klarowna sytuacja i tutaj uważam, że to powinno być 2-2, ale no generalnie, no wiadomo, no dałem Ziko, zresztą dałem mu nawet 3 sytuacje takie bardzo klarowne i jedną udało mi się obronić z tym Komanem, więc tutaj nie ma co gadać, to też powinna być bramka z tym, że tam się uratowałem jeszcze bramkarzem, no Do 3 razy sztuka, słuchajcie, no do 3 razy po prostu sztuka. Za pierwszym razem z nim przegrałem w NDE, ale wtedy nie miałem totalnie żadnych szans. Tu uważam, że już było o wiele lepiej, żeby to wyrównane spotkania, ale dalej ze wskazaniem oczywiście na Ziko. No a zobaczymy, jak to będzie wyglądać za wkrótce już. Zobaczymy po prostu. No i tyle, no ja staram się wyciągać wnioski z tego i może to mnie gdzieś zawiezie w lepsze miejsce, a może nie. Zobaczymy. Piszcie jakieś swoje spostrzeżenia, może coś przegapiłem, może nie. Pozdrawiam was, trzymajcie się. Ej. You serious?